Tak wygląda część praktyczna eliminacji wojewódzkich w konkursie Sprawny w zawodzie w kategorii stolarz. Zadaniem uczestników jest rozkręcenie na części pierwsze i ponowne złożenie ławki ogrodowej. Jak poziom trudności tego zadania oceniacie? Nie jest trudno. O czym trzeba pamiętać, żeby wszystko się udało, żeby poszło zgodnie z planem? O zasadach BHP. Co to będzie? Odpowiedni strój. Do tego należy dodać porządek na stanowisku pracy, odpowiednią jej organizację i działanie w zgodzie ze sztuką stolarską. W zmaganiach z zawodnikami z Elbląga rywalizowali podopieczni chówca pracy w Ostródzie. Jakich narzędzi musicie używać? Przede wszystkim skrętarka. Skrętarka głównie, miarka, kątownik. Jak oceniacie swoje szanse? Dacie sobie radę w czasie? Myślimy, że w czasie się wyrobimy. Na wykonanie zadania praktycznego młodzi stolarze mieli maksymalnie 120 minut. Wcześniej przystąpili do półgodzinnego testu wiedzy teoretycznej złożonego z 20 pytań. Konkurs nie tylko weryfikuje, ale też budzi w nich zdolność rywalizacji, tak? Chcą pokazać się z jak najlepszej strony. Widać w nich chęć tejże rywalizacji oraz to, że autentycznie to przeżywają, swój pobyt tutaj. Kategorie konkursu Sprawny w zawodzie dobierane są w oparciu o analizę zapotrzebowania lokalnego i krajowego rynku pracy. Sama rywalizacja to również ostatni etap przed egzaminem zawodowym, który podsumowuje naukę podopiecznych OHP w szkołach zawodowych. Kategorie konkursowe co roku są dobierane na podstawie ilości absolwentów zasadniczych szkół zawodowych uczestniczących w ochotniczych chówcach pracy w skali ogólnopolskiej i wyznaczane przez Komendę Główną OHP. Województwo warmińsko-mazurskie w etapie ogólnopolskim reprezentować będzie zespół z Ostródy. Zawody odbędą się między 15 a 18 maja. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv